całych tych dwóch barażowych spotkań. Okej. Okay. Idealnie by się pasowało jedna ze stwierdzeń na podczas jednych z odpraw przedmeczowych, gdzie powiedziałem moim piłkarzom, że naszą sytuację można porównać do wyprawy w góry. A to dlatego, że czym bliżej szczytu, tym bardziej stromo. I w pewnym momencie doszliśmy do jednej ze ścian, której nie potrafiliśmy pokonać i tego szczytu nie udało nam się zdobyć. Natrafiliśmy na tą ścianę, jaką była broń radą. Wszyscy widzieli, przez 180 minut nie zdołaliśmy strzelić bramki, straciliśmy ich 4. Byliśmy w dwóch meczu z połem słabszym i go przegraliśmy. Czyli ta nasza wycieczka w góry się nie powiodła. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy lepiej przygotowani do tej wyprawy i osiągniemy ten cel i te doświadczenie zdobyte podczas tych dwóch spotkań barażowych zaprocentuje w przyszłości. Prosimy w takim razie pana Artura Kupca o komentarz do tego spotkania, do całych tych meczów barażowych. No ja bym zaczął z innej strony, bo od całej ligi, bo bardzo trudny sezon, bardzo ciężko nam się w pewnym momencie grało w tej rundzie i powiem tak, no były chwile zwątpienia. Nawet po tym meczu z Przysuchą przegranym. No, ale ja za każdym razem mówiłem, że wierzę w ten zespół, wierzę w jego doświadczenie. Wierzę w to, że w tych najtrudniejszych chwilach pokażemy tradycyjnie ten broniarski charakter i też tak było. Najważniejsze spotkania, te 5-6 kolejek do końca zespoły nie wytrzymywały motorycznie, nie wytrzymywały psychicznie przede wszystkim. Natomiast broń radą od zwycięstwa do zwycięstwa i za to chłopakom naprawdę należą się słowa tutaj pochwały, podziękowania i uznania. Natomiast co do meczu barażowego, spotkały się dwa zespoły, które wygrały ligę, tak? I zawsze to jest wielka niewiadoma. W pierwszym meczu udało nam się na wyjeździe wygrać dwupramkową różnicą i dzisiaj ktoś by powiedział, że tylko jest formalność. Natomiast znowu przestrzegałem chłopaków, że Mazowia potrafi grać piłkę, że musimy być skoncentrowani, tak jak dzisiaj, przez 94 minuty do końca gwizdka sędziego. Oczywiście udało nam się strzelić dwie bramki i ktoś by powiedział, że przyszło to łatwo, ale chłopcy wsadzili to mnóstwo serducha. A teraz co? A teraz wracamy. Wracamy po dwóch latach nieobecności w trzeciej lidze. Wracamy tam, gdzie nasze miejsce powinno być już wcześniej. Cieszymy się, jest czas na świętowanie, tak jak słychać w tej chwili, co się dzieje w szatni, co się dzieje na zewnątrz. Euforia jest duża i na koniec powiem tak, cel, jaki przed nami został postawiony, został osiągnięty. Dziękuję bardzo. Wybiegnę trochę w przyszłość, najbliższa taka przyszłość, najbliższe dni dla Was. Rozumiem, że krótkie chyba wakacje i kiedy zaczynacie? Krótkie wakacje, bo mówię, ten okres taki letni to jest bardzo, bardzo taki, bym powiedział, intensywny i tylko nas czeka w zasadzie od piątku, bo jeszcze w piątek mamy tutaj piknik taki rodzinny i naszego głównego sponsora, Fabryki Broni. Także wszyscy się wstawiamy i od poniedziałku mamy wolne i to jest tylko w zasadzie tam 9 dni wolnego i 9 lipca zaczynamy przygotowania, a 11 już pierwszy sparing z Wizerem. Gdzie ten sparing będzie? W Łodzi. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.